Witam serdecznie w Farming Simulator 22, odcinek kolejny z fletem na osadzie. Dzisiaj jak widać taki wielki oporowy zestaw, bo jest to... Opa! Opa! Jest to Fendt 700. Oczywiście najlepszy Fendt jaki może być siódmej generacji. Na full skrypcie. Zresztą, kto gra farminga to wie o co chodzi. Palimy dziada, oczywiście GPS-ik, włączamy sobie siewniczek. Tutaj chyba to było, dokładnie tak. Tempomacik i ogień. I poszli, szybkie i wściekłe. Oczywiście siewnik dostałem. Wziąłem sobie ten zestaw, no bo prawdopodobnie sobie kupię. Siewnik na pewno, ale czy ciągnik? Ciągnik może wymienię sobie za... Za chyba Ursusa, bo Ursus już mi nie będzie potrzebny. A Case mi się bardziej przyda. Bo Case matura, no to wiadomo, tak. A tyle to sobie tam z paszowozem pojeździ. Case. Też pociągnę rzepę w razie czego. Więc dzisiaj oporowy się w pszenicy. Tylko nie wiem, czemu mam tak dużo FPS-ów. Tutaj mój drugi zestaw. Ja sobie będę siał tym, ale tutaj chyba puszczę sobie cosplaya. Nie, no to jest... To jest piękność sama w sobie, nie? Dwa. Oczywiście obrót. I zrobimy sobie na początku odrzędy. Żeby to jakoś w miarę fajnie i ładnie wyglądało. Fajnie jakbym mu jeszcze bieg rzucił, nie? To też by było dobre. 600 kilo, no to tak kurde. Za dużo to ty tutaj nie zrobisz, no ale to już trudno. Ile zasieje, tyle zasieje. Bo ja będę musiał chyba z... Super, że mam tyle pieniędzy, nie? Przepraszam. Bo popsułem jedną rzecz. A właściwie to... Ja jej nie zauważyłem, ale dobra. Ustaw saldo konta, tam było 18 560. Nie pamiętam naprawdę. Skąd mam to pamiętać? Gdzie to było? Zrobimy z respalety ziarna. O, zrobimy tak. I usuń kasę. 900, 900 paletek kosztuje. Jak przyjedzie John Deere, to mu to. Po prostu nasypie tyle. A, czyli widzę, że tutaj już będzie znowu problem na tym polu. Bo coś się odwaliło i znowu będą się ślady pojawiać. Czyli trzeba będzie prawdopodobnie to później w przyszłym sezonie przeciągnąć tutaj jakimś pługiem albo talerzówkę. Tam po rzepaku powinienem talerzówką przeciągnąć, tak jak mówiłem, no ale już trudno. Nie było czasu przed odcinkiem. A najprawdopodobniej będą to brony. Nie, no talerzówką, no za bronami to wiadomo, co się robi. Muszę nasypać, no bo te 500 kg, no to tutaj mu tutaj dużo nie da, nie? A tak to będzie 1500, no to już sobie coś tam pojeździ na tym 1500 kg. Na pewno całe pole zasieje. No C. Wiadomo, że pracownik i tak sobie zmieni na C. No bo wiadomo, że na E, a na E sobie nie pojedzie. No ale widzę, że już nie zasieje, bo ja miałem tak kiedyś na tym. Miałem takie coś na tym. Jak pamiętacie dobrze na... Dobra, wysiadam, bo to za dużo tych ikonek jest. Miałem takie coś na tym, jak to się nazywało, na Lengradzie. I też musiałem pole uprawić. Ale kurde, nie wiem czemu. Czemu tak się to dzieje? Że to się buguje? Nie wiem, naprawdę. A chciałbym to wiedzieć. Chciałbym to wiedzieć, ale nie wiem.
Czemu mają takie lagi, kurde? I ja nie wiem, przez co to kurde jest. Czy to już od kompa jest taki problem, czy co? Czy on ma już tyle kurzu w sobie, że już nie daje rady? Też tak w sumie może być. Nie wiem, kurde, nie wiem. Optymalizację plików już nieraz robiłem. I wszystko, miejsce na dysku mam. No kurde, no nie wiem. Że przydałoby się kiedyś go sformatować? Nie no, ale to mówię, że ten 8-metrowy silnik robi robotę, nie? Ten zestaw jakby tutaj u mnie był, to coś pięknego by było. Może pojadę jak inną część mapy pojadę, to będzie lepiej, no bo tutaj kurde... Jestem w sumie wszystko mam tutaj w tym miejscu mapy. Wszystkie maszyny, więc to też może trochę lagować. Za niedługo pojadę na inną część mapy, pola. Znaczy nie pola, tylko na inną część mapy. To zobaczę, czy tam będzie lagować. No nie wiem, naprawdę. O, krótko dostępny film. Ciekawe co tam dostępny. Nie no, ale ten zasad dosięgów to jest oporowy fest, nie? Tamten też jest fajny, no ale... Wiadomo. Czemu zablokowałem się zabieg, ale on sobie tam powinien poradzić. Może jest tak głupi i nie poradzi sobie. A, niby nam wrócił. Nie wiem co on tam zbytnio robi, ale... Nie, pod kukurydzę chyba sobie zaoram. Chyba sobie pole pod kukurydzę zaoram, tak sobie myślę. Wtedy to zabronuję, no bo dawno już nie bronowałem, a fajna akcja to była. Dobra, Johnny nawraca, więc to jest dobrze. Teraz pytanie, co robić? Jeszcze jedno pole mam chyba do ciania. No więc zobaczę. A tam daleko to nie wiem, co ja bym chciał. Albo w sumie mogę dość dużo pszenicy nasiać. Bo chciałem tutaj pszenicę zasiać na tym polu. Wtedy bym tutaj na tych dwóch może jęczmień zasiał? No on na tych dwóch jęczmień miał być. Na tych dwóch jęczmień, a tutaj... Nie wiem, coś wesennego. Może owiec? Bo tutaj na tym kawałku całym na pewno będzie kukurydza na kiszonki. I na tym. No te dwa pola raczej zrobię sobie na kiszonki. Te dwa pola kiszonki. No a tutaj te cztery pola to nie wiem, no nie mam co tam nasiać. Chyba faktycznie może ten owiec. Nie no, ten zestaw to jest coś pięknego, nie ten pęd. Nawet jedna ładna rejestracja się było napisała. Johnny też sobie ładnie radzi, no ale wiadomo. Johnny ma mniejszy silnik, tak? No teraz już przynajmniej mi się przyda taki drugi zestaw do siania, żeby to ładnie szybko szło. Żeby na odcinkach to zdążyć siać. No ale też wiadomo, pola coraz więcej się robi. Więc też większe pola, tym większy sprzęt musi wjechać. Bo tą szóstką powiem wam, że trochę schodzi już, żeby zasiać coś. Nie powiem, że nie, ale ta szóstka już trochę dostaje w dupę. Też przydałby się może jakiś drugi komuś.
Albo nie wiem, może header do tego klasa by mieć, tylko nie wiem, czy on może mieć 9-metrowy, ale muszę to zobaczyć. I teraz ma 7,5 metra, nie? Teraz jak mu powiększę ten zbiornik, to bardzo, bardzo fajnie to idzie. Wiedziałem, że zahaczę, no kurde. Nie byłbym sobą, jakby nie zahaczył. Nie wiem, czemu mam 20 FPS-ów. Dobra! Ja wiem, przez co mogę mieć 20 FPS-ów. Przecież aktualizacja OBS-a była, ja jej nie robiłem, ja ją odrzuciłem. A pamiętam, że ostatnio miałem taki problem też z OBS-em. Miałem ostatnio też taki problem, to pamiętam. Jak dziś to pamiętam. Niedawno, jak była tam dwie wersje do tyłu chyba. Pamiętam, że nie zaktualizowałem OBS-a i też miałem takie coś. Na M-Clicku to było. A przecież mam teraz o 10 czy tam 12 miejsca, o 10 czy tam 12 giga więcej miejsca na dysku, no to... No, prawdopodobnie to jest przez OBS-a. Muszę OBS-a sobie zaktualizować. A ja odpalałem dzisiaj OBS-a i pisało aktualizacja, ale kliknąłem przypomnij mi później. Nie, przypomnij później albo nie teraz, ja nie pamiętam, jak to jest tam napisane w OBS-ie. Ale coś takiego tam było. Ja klikłem nie teraz, albo przypomnij później. Albo pomnij, o, czy coś takiego, nie pamiętam. No prawdopodobnie przez OBS-a. No bo optymizację komputera sobie robiłem wszystko. Ale tego to on ma tak świetne, nie? Ten fędzik, że to jest coś pięknego. Johnny. Do tyłu. No i hektar zasiany. Takie malutkie poletko, a hektar jest. Nasiewnika nie składam, tylko muszę zobaczyć, czy coś nie jedzie. Można przeskakiwać na drugie pole. No i dobra. Elegancko tego. Nie mogę się napatrzeć, jak to ładnie idzie to sianie. Aż bym chętnie ścieżki sobie narysował, ale no nie używam szczerze. Może w przyszłym sezonie się pobawię ścieżkami. Jak mam 24 metry, no to co trzeci przejazd bym miał ścieżkę tu. W tym silniku. Nie wiem, zobaczę, no pomyślę. To nie wiem, jak to zrobić, bo 12 metrów by się wyszedł brzegu. Czyli tutaj by musiał być... Połówka cały? Chyba tak, chyba jakoś tak. Połówka cały i potem ścieżka. Chyba. Albo i nie. Albo cały i od... Nie, tak. Nie, to by musiał być cały. No, to by musiał być... Oj. To by musiał być cały. I od razu w drugim przejeździe ścieżka, nie? Bo by było 8. I na czwartym metrze już... Tak, no, to musi być ten cały i ścieżka. Musi być cały objazd siewnika i potem ścieżka na drugim. Na drugim kółku. To z szóstką bym musiał pół... Jakbym miał 6-metrowy ziemnik, a mam, to bym musiał połówkę robić, no. To z 6-metrowym ziemnikiem musiał połówkę robić, a ósemką to bym już nie musiał. No już dobra, już wszystko wiem. Nie krzyczcie. Bo jeśli jak będzie FPS-u w całym tym polu, a zobacz jak pójdę drugą stronę, bo teraz się wiadomo, patrzę na gospodę też. Troszeczkę obniżyć może.
Ale prawdopodobnie na 90%, na 90% to jest przez ABS-a. Teraz jadę w tą stronę i mam tyle samo, nie? Bo OBS to trzyma, na stówę to OBS to trzeba. Muszę zobaczyć jeszcze tego OBS-a, tak to widzę. Elegancko tego. To jeden przejazd nie będzie zasiane to gówno. Nie wiem ile minut odcinka zrobię. Ale później to będzie duże wałowanie tutaj. A to chyba już po odcinku będę wałował. Moją kubotą. Nie wiem, bo na te wały chyba kurczę nie działa. Przynajmniej ostatnio nie działa. To jest jakiś tam problem, no. 16 minut. 16 minut już tyle obciąłem? 2 hektary prawie obciąłem. Kiedy te pola są małe, to też może się wydawać, nie, że szybko. No bo są małe, no nie ukrywajmy, one są małe. Pod 8 to już tak lekko przy małe pole, nie? Na 6 było ok, ale na 8 to już takie... Są, że jest... Dużo kręcenia, mało jazdy tak naprawdę, nie? Wczoraj 20 sierpnia jest. No i tak to wygląda. Znaczy nie było jak czwartek, potem muszę na 2000 kruchy chyba nagrać. W sumie przydałoby się 2000 kruchy nagrać. No tak ten GPS łapie, no dobra. Jak tak łapiesz, no to tak jest. I zostanie takie 2 metry zostaje. Ale wiadomo, że pierwszy przejazd do brzegu trzeba było zrobić. To trzeba teraz ładnie obsiać słup. Muszę sobie GPS-a puścić i ciu. Ale pierwszy trzeba słup obsiać, bo słup jest ważniejszy. O, ale ściąga trochę go. Tararirara. Już nie pamiętam, bo ja od razu tutaj wszedłem z OBS-a, dlatego tak. A nie sprawdzałem sobie tutaj bez OBS-a tego. Hektar 90 zasiany. Znaczy tutaj zostały 4 przejazdy z tego co widzę i będzie koniec pola. Więc to się wyjdą jak diabł zostały. A to nie, tam gdzieś się zablokował jakiś. Nawet w sumie nie mam pomysłu co mu się zablokować, pewnie jakieś drzewo zarył. Gdzie on w ogóle jest? Aha, to niezłe, ty żeś mi tu omijaki porobił. Dziś jakiś tu wjechał. Lepiej zalecę kubuj z Rafim. Kurwa, z innym, jak on tam las. Patrz, nie wyjadę, nie? O, wyjechałem. Dobra, ja sobie to później zasieję. No bo nie chcę gdzieś tego. Walczyć z tym cosplayem.
Coś tam zasiadł. Może jeszcze na odcinku wam pokażę ten się. Zobacz. Zobacz, czy pojadę jeszcze tam na tamto pole? 20 minut, nie? 20 minut, no jak ja to zasiedzę, to jeszcze 2 minuty ziebu. Będzie 22. I chyba tam to sobie obsieję dookoła i koniec będzie, a te 23 minuty to sobie zlecę chyba tutaj cosplayowi dla Fenda. Bo tak zrobię, że Fendowi to zlecę. I powinno być git. Powinno być. Chyba, że się zabije o coś, ale no to jest dużo szans na to, no ale jak nie spróbuję, to się nie dowiem, tak? Dziesięć dni. A, bo teraz będzie w sumie 2 tygodnie tej serii. Trzeba dusić tego feta, jak mówiłem, tylko muszę pierwszy sobie OBS-a ogarnąć. No bo jak ja mam gracza bez tego OBS-a, to ja bym się ten nie widzi. Ale pierwszy muszę to nagrać i wrzucić. No, ja tu zrobię ten jeden przejazd, czyli ja tu jest. 2 przejazdy zostały, no. I ja go przestawię na to drugie pole. I tam sobie tam się już jęczmień. A ja w tym czasie pójdę sobie obrabiać pole poczetnie. Będzie gin. Jak najwyca była lana kubotą. Z tego co pamiętam. No właśnie, statystyki krów zaraz wam pokażę. Co tam ciekawego słychać. No, zapis, bardzo dobrze. Niech się zapisuje gra. I teraz tak, krowy są tu. Zwierząt nie wiem ile mam, ale chyba 50. Z tego co pamiętam. 8, 16. Dobra, ale to nie ten. Co ja chciałem? A, no nie chcę zobaczyć. 18, 19 ton. A bornika mam, nie wiem, 8 ton. Nie pamiętam. No, wyhamowałem w ostatniej chwili. A bornika już nie mam wiele, a mi się zdaje, tam chyba 7 albo 8 ton zostało. Bo 2 pełne rożytniki wywiozłem. Miałem 48 ton miałem, jak zaczynałem, ale 2 rożytniki wywiozłem, więc powinno być 7 ton. A to są, a to nie. Kiedyś był obornik, bo widziałem go kiedyś. No, 12600. A gnojówki 18900. Więc tak to wygląda. Nie mogę się na właśnie tym zastraktowaniu. 24 minuty, no mówię, zanim to zasieje tam to pole dookoła, to będzie akurat 30. I to starczy na siebie w tym sezonie, bo kolejny już będzie. Kolejny już będzie sprzedaż plonów, których mam troszeczkę mało w zbiornikach. Rzepaku 60 ton, no tutaj jest 108 i tu jest 52, no to trochę jednym. No i co im 12 ton. Dobra, jęczmień i ogień. Na tym zaremistę, bo zapierdziała 67 na godzinę. A ja tu rzepak zacząłem. No, tutaj miał być. Ty, no dobra, w sumie to jedno pole. Może by jeździć miałem. Nie wiem, czy mi się to zbytnio opłaca, to jedno pole siać. No. A gdzie ja mam jeszcze rzepak? W takim razie. No tutaj, a no to ja wiem. A ty te 2 pole tylko masz w baku. Dobra.
No i tak to wygląda. Gdzie jest ten render? Łas, jaka dalej mnie zim. Miałem sobie nim na odcinku jeździć, ale tak sobie pomyślałem, że jednak lepiej będzie, jak sobie wypożyczę się do siania jakiś zestaw, bo te siewy już lekko monotonne mogły się robić. Że ciągle w sumie ten sam zestaw. Albo Deutsche Fahrer, albo John Deere, no to praktycznie ciągle to samo w kółku było. Więc stwierdziłem, że troszeczkę pól mam do siania, więc nie było to złe. I teraz tak, co ja muszę zrobić? Na pewno to jeden przejazd przejechać tutaj. Bomby to poprzeczniakiem zagarną dookoła pola. No i będę musiał pewnie te jego dziwne jezory jakieś poprawiać. No i przeciągnąć tam po długości poprzeczniak na dwa razy. A dalej się zobaczy. No i w tej części mapy jest fajnie, bo jest 30 FPS. O kurde, ten strach w sumie. Żal mówić, nie, że się cieszę, że mam 20, że mam 30 FPS, no kurde. No to nie, to mówię, to jest na pewno od OBS-a. Safe ma też 120 godzin, ale ja na save bym właśnie nie stawiał. Bardziej bym na tego OBS-a stawiał. Bo ostatnio pamiętam, że na tym. Na M-Kryku miałem ten sam problem. Przed wyjazdem. Czyli jakieś 2-3 tygodnie temu. Tak w sumie to za dużo my tym tutaj nie siejemy. Nie no, pod tym siebie tej pszenicy na pewno będzie musiała jakaś talerzówka wyjechać tutaj. Bo pół pola jest dobra, ale pół nie. Na pewno jakaś talerzówka tutaj musi wjechać. Żeby zniwelować te ślady. Bo to się nie da inaczej. Tutaj niby wjeżdża na tę górkę, a potem się staczał i tu jakiś ten dziwny tutaj jest posiany. Ale on drzejapę, ten ciągnik jest świetny. Aż bym sobie w realu takim pojeździł. 69-20. To jest akurat 68-20, no ale... Ale to jest jeden pies. To pewnie zostaje pasek na środku. No, tak jak myślałem, bo ja widziałem już to na początku, jak zatrudniałem siebie. No ale no dobra, teraz już trudno. Teraz specjalnie tego uprawiam. Po prostu nie wiedziałem, że to tak będzie i tyle. Ale w topy też trzeba pokazywać. Przecież nie wszystko idzie zawsze zgodnie z planem, tak? Ten zestaw jest piękny, no ja mogę na nim godzinami patrzeć. Jest tak cudowny ten zestaw. Ten zestaw jest tak cudowny zasianie, że... Nie wiadomo, more power też dużo robi tutaj, no ale... Ale myślę, że na płaskim polu takim siewnikiem by na spokojnie ten tender poszedł. Zresztą jak on ma 180 koni, to na spokojnie by poszedł z takim siewnikiem. Tutaj pojadę sobie tak, on na GPS-ie, żeby tam nie niszczyć ścierniska. Dobra, tu jest zasiany.
Może jednak jechać 50 przez pole to nie jest dobry pomysł. No, no. Ale będzie tutaj wałowania po odcinku, ale to nie jest, to się da. Ewentualnie sobie pomogę wałami moimi, które mam poza odcinkami zrobione, no ale... Ale pomyślę. Prawdopodobnie kobotą będę co jeździł. Czy zależy jak bardzo będzie mi się chciało spieszyć na tej serii. Zdaje się sprawy września, chciałbym tu serię do końca roku skończyć. Tak jak teraz te sprzedaży już wiadomo, coraz więcej plonów mam, no to już też tu lepiej wygląda. Teraz na pewno chcę dużo słomy na handel zasiać. Tak jak wszystkie pola będę teraz prasował i wszystkie będę słomę, całą słomę sprzedał. Bo ja mam cały stóg u siebie, więc mi to dla kogo starczy. Ale słomy z chęcią bym sobie się pozbył, nie? W sensie skosił, sprasował i wywiózł. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego odcinka. Cześć, papa. 32, 2 minuty. Na razie, papa.